że rozwinąłeś się w jakimś stopniu od ostatniego lata? Sezon na sezon czuję po prostu przybywanie motywacji i takiej zaciętości sportowej. Myślę, że teraz sezon na sezon będzie coraz lepiej. No, po tych ostatnich treningach naprawdę fajnie mi się skakało i wierzę w to, że ten sezon wszystkie zawody, które będą na wysokim poziomie. Masz jakąś imprezę, którą w przyszłym sezonie potraktujesz jako najważniejszą? Czy najważniejszą imprezą? Wszystkie zawody są ważne w Pucharu Świata, ale myślę, no, są Mistrzostwa Świata w lotach, w Kulm i to też, jakby nie patrząc, no, ważniejsza jest impreza. Ale no, każde zawody trzeba traktować tak samo i podchodzić z takim samym nastawieniem. Ten kalendarz w przyszłym sezonie jest ułożony dosyć specyficznie. Wszystkie najważniejsze imprezy są w styczniu. Czy to wpływa jakoś na budowanie formy przez Was? Ja wiem, no na pewno. Tak powiem. Przygotowanie. Nie zrozumiałem po prostu pytania tak do końca. Pod takim kątem nastawialiście się jakoś w trakcie przygotowania, żeby formę. Na ten moment sezonu była forma, czy po prostu na długi dystans? Bo chodzi o to, że w styczniu jest turniej w Szereg Stoczni i zaraz po nim właściwie Mistrzostwa Świata. Wcześniej to się właściwie nie zdarzało. Tak, no przygotowania nie przygotowuje się po prostu motorycznie na cały sezon, to nie jest na krótką metę, żeby pierwszy miesiąc być na wysokim poziomie, a potem żeby to wszystko upadło, tylko trenujemy ciężko całe lato i po to, żeby wystarczyło kondycji na cały sezon do marca. A nic w trakcie lata nie przeszkadzało Ci? Żadna kontuzja, problemy zdrowotne? No na szczęście wszystko przebiegło fajnie i bez żadnych kontuzji mogłem w pełni trenować i nie opuszczałem treningu z powodu jakichś kontuzji. Czego Ci życzy teraz przed sezonem? Zdrowia mi, żeby nie było kontuzji, myślę, dalekich lotów. Dziękuję.